Moje kochane dzieci, dzień dobry. Pewnie chcecie się dowiedzieć, co w kolejnym odcinku. What's the perek, pani Zosiu? Szmuel kaf paf. Samuel, rozdział 26. Mówiliśmy niedawno, 2 tygodnie temu, o pokoju uroczyście zawartym między królem Saulem i Dawidem. Ale oto znowu Saul postanowił ścigać Dawida i szukać go na pustyni Zyf. Gdy doniesiono o tym Dawidowi, wybrał się on na miejsce obozowania Saula razem z Abiszajem, swoim siostrzeńcem. A król ze swoim sługą Abnerem spoczywał we śnie wśród taboru. Kiedy Dawid z Abiszajem tam przybyli, zobaczyli śpiącego króla. Abiszaj chciał go przebić włócznią, ale Dawid na to nie pozwolił, gdyż nie wolno nikomu podnieść ręki na pomazańca, a wiekuisty sam załatwi tę sprawę. Na razie kazał mu tylko zabrać od bezgłowia królewskiego włócznię i butelkę wody, po czym oddalili się niezauważeni. Po wejściu na drugą stronę góry, Dawid zawołał do Abnera, pokazał mu te przedmioty i zapytał, dlaczego on nie czuwał nad swoim panem. Saul się obudził, usłyszał głos i zapytał, czy to nie ty, mój synu Dawidzie? I Dawid mu odpowiedział, pytając ponownie, dlaczego Saul go ściga i chciał zgubić. Widzimy więc, że powtarza się tutaj sytuacja opisana w rozdziale 24. Także niektórzy komentatorzy uważają nawet, że to jest inna wersja tego samego zdarzenia. Podobnie też ta historia się kończy. Saul wyraził skruchę, obiecał poprawę, błogosławił Dawidowi i zapowiedział jego zwycięstwo. Ale tym razem Dawid nie ufał mu już więcej. A o tym, co z tego wynikło, przeczytamy w następnym rozdziale. Szabat Szalom.